3 Żydów już zamordowano. Wszyscy jesteśmy gotowi do akcji. Jeden z nich leży w szpitalu z rozprutą czaszką. Witam Was serdecznie, moje uszanowanie wszystkim miłośnikom opowieści z przeszłości. Witam Was na moim nowym kanale, autorskim kanale Łukasz Kazek History Story, gdzie widzimy się tylko i wyłącznie tutaj, w każdy wtorek o godzinie 20. Przed Wami kolejny odcinek przygód właśnie z historią. Z historią II wojny światowej, z historią trudnego XX wieku. Dziś będzie opowieść o nocy, którą nazywano różnie. Nazywano ją nocą Żydów, nazywano nocą tłuczonego szkła, nazywano też nocą kryształową, ale chyba najbardziej pasuje do tego określenia noc hańby. Jestem dzisiaj w Dzierżoniowie, kiedyś to była Rzesza. I za moimi plecami znajduje się synagoga, która cudem uniknęła tego właśnie listopadowego pogromu. Zapraszam na opowieść o tym, co działo się na Dolnym Śląsku i w III Rzeszy w listopadzie 1938 roku. Wszystko zaczęło się 7 listopada 1938 roku. Polski 17-letni Żyd, Grünspan, zabija niemieckiego dyplomatę, Ernsta von Ratta. Goebbels rozpoczyna scenerię demonizmu. Krzyczy, że to żydostwo, całe światowe żydostwo strzelało do kogo? Do niemieckiego narodu. I to wystarczyło, aby rozpocząć właśnie spiralę zła. W całej historii Niemiec nie ma bardziej precyzyjnej udokumentowanej akcji, jak właśnie ta niemiecka noc hańby. Proszę sobie wyobrazić, że policzono nawet butelki z benzyną, jakie zostały wylane na żydowskie sklepy, synagogi czy też żydowskie firmy. Do tego dochodzą jeszcze raporty. Raporty i precyzyjne notatki policji, a także gauleiterów, jak na przykład gauleitera Tyrolu. Gauleiter Tyrolu w swoim beznamiętnym sprawozdaniu mówi tak. 3 Żydów już zamordowano. Wszyscy jesteśmy gotowi do akcji. Jeden z nich leży w szpitalu z rozprutą czaszką. Po zdemolowaniu mieszkania małżeństwa Popel i zabraniu od nich jak najcenniejszych rzeczy, męża i żonę wrzuciliśmy do rzeki, ale dopłynęli do brzegu. Zarządziłem natychmiast aresztowanie mężczyzny. W Lipsku esamani wystraszonych Żydów wrzucają do strumienia, który płynie przez zoo i każą przechodniom obrzucać ich błotem. W Baden-Baden 60 Żydów zamyka się w synagodze, a esamani i esesmani każą im czytać na głos w synagodze Mein Kampf Adolfa Hitlera. I tak wygląda właśnie noc, w której ludzie nie wiedzą, co się dzieje, a zło narastało i eksplodowało, ale znacznie później.
Synagoga w Waldenburgu płonie, dzisiaj Wałbrzych. Synagoga w Glac również zajęła się ogniem, to Kłodzko. Synagoga w Szwajdnic, dzisiaj Świdnica, również strzela językami ognia do nieba. W całych niemieckich miastach skorupy potłuczonych porcelan, wybitego szkła, w oparach dymu, krzykach wystraszonych ludzi, biegających żydowskich kobiet w bielizną i mężczyzn w zakrwawionych kalesonach rodzą przerażenie. To wszystko też widzą obcokrajowcy, którzy przecież w Rzeszy normalnie rezydują. Są konsulowie, dyplomaci, są też tacy, którzy przyjechali na wakacje, a nawet tacy, którzy przyjechali się leczyć. Margaret Bledshaw, żona jednego z indyjskich dyplomatów, opowiada, że przyjechała na operację oka i 7 listopada zobaczyła przepiękną szkarłatną sukienkę w wystawie. Pomyślała, nie wiem, ile będzie kosztowała mnie operacja, bo tylko wybitny lekarz w Berlinie może mi ją wykonać. Żydowski lekarz w Berlinie, notabene. Mówi, nie wiem, jeżeli starczy mi pieniędzy, to po prostu sobie ją kupię. Tej nocy, kiedy rozpoczął się pogrom, Margaret spała kamiennym snem. Nie słyszała ani jęków, ani krzyków, ani brzęku toczonego szkła. Kiedy rano wstała i zobaczyła, że cała wystawa jest zdemolowana, a sukienka zniknęła, zapytała stojącego S-Amana, gdzie ona jest. S-Aman odparł nonszalancko. Ktoś ukradł, po prostu było włamanie. Matthew Clark, późniejszy historyk brytyjski, przyjechał do Bonn do swojej dziewczyny, która była Australijką. Kiedy zobaczył cały ten ogrom, nie mógł wierzyć. Kiedy 12 listopada spotkał się z jednym z profesorów historii właśnie szkoły Uniwersytetu w Bonn, zapytał go, co się dzieje. Ten odpowiedział, że może mu powiedzieć tak po cichu, że jest oburzony. Ale o tym nie pisał w listach do Anglii i tego nie rozgłaszał. Powiedział mu, że to nie jest wina Hitlera. Gdyby Führer o tym wiedział albo został wcześniej poinformowany, na Boga, mówi panie Clark, nikt by tego nie dopuścił. To jest wina Goebbelsa i Göringa. I wtedy Clark, ten właśnie Brytyjczyk, zrozumiał, że Hitler jest święty. Jak na noc hańby zareagowali Niemcy, prości, zwykli obywatele. Tutaj postawy były bardzo zróżnicowane. Generalnie nie było jakiegoś wielkiego głosu sprzeciwu. Większość ludzi po prostu się wystraszyła. Byli tacy, którzy stwierdzili, że rzeczywiście pewne elementy konkurencyjności zostały wśród żydowskich firm czy sklepów odrzucone. Ale wszyscy zobaczyli, że do tej pory polityka wobec Żydów była, powiedzmy, pasywna. A teraz były to zwykłe akty terroru, barbarzyństwa i napaści. A więc część zaczęła myśleć o sobie. Jeśli teraz płoną synagogi, to za chwilę zaczną płonąć na przykład ewangelickie świątynie albo katolickie kościoły. Göring, który był pragmatykiem, stwierdził, że lepiej byłoby zabić 200 Żydów, a nie 91, a nie zniszczyć tych dzieł sztuki i tego wszystkiego, co zostało rozbite i rozniesione w pył. Później było już tylko i wyłącznie gorzej. Zabroniono im wchodzenia do parku. Były napisy, na których widniał gotycki, tłusty druk. Żydom i zawszonym psom wstęp do parku wzbroniony. Do lasu też nie mogli wchodzić. Były napisy, które mówiły, że takiemu właśnie leśnemu obszarowi nie służy stęchniałe, zepsute i brudne powietrze klugawego Żyda. Zabrano im prawo jazdy. Wyrzucono ich z mieszkań. W momencie, kiedy Niemcy zaczęli mieć coraz większą przestrzeń życiową, przestrzeń życiowa Żydów zaczęła się potwornie kurczyć. Szacuje się, że podczas tej nocy hańby spalono ponad 171 synagog. Zdemolowano i zniszczono 7,5 tysiąca żydowskich sklepów i firm. Około 91 osób straciło życie. To są takie oficjalne dane. Nieoficjalne są przynajmniej jeszcze raz większe, jeżeli chodzi o tych ostatnich, których zamordowano. To było preludium do tego,
co się później miało bezpośrednio wydarzyć. Ale nikt z Niemców nie mógł już powiedzieć, że niczego nie widział i niczego nie słyszał. Ale także nikt z zachodnich dyplomatów i zachodnich państw ani świata nie mógł powiedzieć to samo, co zwykli obywatele Niemiec, że nic nie słyszeli, nic nie widzieli. Wszystko widzieli wszyscy i wszyscy wszystko słyszeli. Szesnastoletni Żyd z Berlina opisywał sytuację po nocy kryształowej w ten sposób. Nasi sąsiedzi stali się oziębli, niepewni, odizolowani od nas, wręcz czasami ironiczni i otępiali na naszą krzywdę. Ich drzwi i ich domy zostały nagle zamknięte. Tylko za tych drzwi, i to niektórych drzwi, było słychać jakieś wyjąkate, przepraszam. Ewangelicki biskup Theodor Wurm napisał we wspomnieniach, że w tym okrutnym czasie nie starczyło odwagi, aby stawić przeciwność złu. Czasami zło pokonuje dobro i w tym momencie tak się zdarzyło. I on twierdzi, że będzie to musiał zawsze wyznać przed Bogiem. A w Świdnicy, w kościele pokoju, zwykły ewangelicki pastor, który nazywał się Johann Schulz, wyszedł 13 listopada 1938 roku na ambonę. I kiedy spojrzał na swoich parafian, stwierdził, że nie może nie odnieść się do wydarzeń, które miały miejsce, do płonącej synagogi, do rozbitych sklepów, do tego, co działo się w całych Niemczech. Potępił, nawołał do Ewangelii, do nauk Chrystusa. Natychmiast za to został zadenuncjowany przez donosiciela do policji, na policję. Poszedł na tą policję i tam zaczęło się wielogodzinne przesłuchanie. Pytano, dlaczego w ten sposób odniósł się, dlaczego pogardził tym, co cały niemiecki naród stwierdził, że należy Żydom dać pewne rozliczenie. Powiedział, że przyzna się do tych słów, ale tylko z wyjątkiem tego, aby es Amana, który stał przy płonącej synagodze w Świdnicy i powiedział do jego członka rady parafialnej, że wasz kościół będzie następny, również pociągnąć do odpowiedzialności. Policja zrezygnowała z aktu oskarżenia pastora Johanna Schulza. Tylko ci, w których żyłach płynie niemiecka krew, mogą być członkami narodu. Dlatego żaden Żyd nie może być członkiem narodu. Tak pisał w swojej demonicznej książce Adolf Hitler. Pisał tak w Mein Kampf. A Konrad Springer, ogrodnik z Reichenbach, czyli dzisiejsza Dzierżyniowa, w 1937 roku sprzyja Żydom i wykupuje na licytację synagogę wraz z cmentarzem żydowskim, który jest przy niej. I co się okazuje? Okazuje się, że dzięki temu ta świątynia przetrwała. Mimo tego, że w czasie II wojny światowej znajdowały się tutaj w środku biura fanatyków młodzieżowej organizacji hitlerowskiej, nazistowskiej Hitlerjugend. Mało tego, w środku w tej synagodze wisiały potężne proporce ze swastykami. W 1945 roku, kiedy kończy się II wojna światowa, wchodzą do Dzierżoniowa oddziały Armii Czerwonej, a potem administracja polska, a potem przyjeżdżają Żydzi, którzy ocaleli właśnie z tego wielkiego Holokaustu. I Konrad, ogrodnik niemiecki, przekazuje tą synagogę właśnie tym Żydom, którzy tu po wojnie osiedlają się w Dzierżoniowie. I to jest właśnie pokaz człowieczeństwa i tego, że oceniamy ludzi poprzez charaktery, a nie poprzez narodowość, status społeczny, wyznanie wiary czy nie daj Boże kolor skóry. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pamiętajcie, wspierajcie nasz kanał, pamiętajcie o kciuku w górę, o subskrypcji i o tym,
żeby być zawsze z nami w każdy wtorek o godzinie 20. Do zobaczenia. Mój kanał znajdziecie pod adresem historystory.pl. Łukasz Kazek. Do zobaczenia.